Władze i samorządowcy miasta Kowary rozpoczynają cykl wakacyjnych indywidualnych spotkań pod nazwą Porozmawiajmy o Kowarach. Co ciekawe, spotkania nie będą odbywać się w budynku Urzędu Miasta, a w namiocie, który stanie przy magistracie. Udział w rozmowach z burmistrz Elżbietą Zakrzewską może wziąć każdy chętny 3, 17, 24 i 31 sierpnia w godzinach od 10 do 12. Wszyscy zostaliśmy dotknięci pandemią koronawirusa. Utrudniony był przez długi okres czasu kontakt nie tylko z burmistrzem, ale z urzędnikami. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw mieszkańcom i porozmawiać z mieszkańcami, ale w sposób bardzo bezpieczny. Stwierdziliśmy, że są wakacje, więc będziemy spotykać się, zrobimy biuro na zewnątrz. W pierwszym poniedziałkowym spotkaniu 3 sierpnia udział weźmie także przewodniczący Rady Miejskiej Kowar. Wysłuchanie uwag co do naszej pracy mieszkańców Kowar na pewno będzie część taka, która będzie cierpkimi uwagami, ale to też jest nauka dla nas, co możemy w naszej pracy poprawić. No i myśmy wszystkich rozumów nie zjedli. Znamy bardzo dobrze naszą gminę i nasze miasto, natomiast na pewno jest masę problemów, z którymi borykają się nasi mieszkańcy, o których nie wiemy i chcemy przy okazji tych spotkań właśnie tego wysłuchać. Ciekawe spotkania będą także okazją do wysłuchania uwag nie tylko od mieszkańców, ale również od turystów. Widzimy po ilości wycieczek, które tu przychodzą. W granicach godziny 9.30, 10.00 najwięcej turystów się pojawia. Chcemy usłyszeć ich głos, chcemy usłyszeć ich zdanie o Kowarach, o tym, co im nie pasuje w Kowarach, co chcieliby pozytywnego jeszcze zobaczyć, a co jest fajne w Kowarach. I to jest właśnie taka do nich też akcja skierowana, dlatego są te godziny. Ale również widzimy po ilości mieszkańców, którzy wychodzą z domów, jeżeli to jest okres wakacyjny, mają trochę czasu, więc zapraszamy ich na takie spotkanie. Niewykluczone, że spotkania pod namiotem będą kontynuowane także we wrześniu, tym razem już w innych godzinach. Jeżeli mieszkańcy będą tym zainteresowani, we wrześniu zrobimy popołudniowe spotkania. Kiedyś były czwartkowe obiady, a u nas będą czwartkowe popołudnia z mieszkańcami. Podczas spotkań obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa, czyli zachowany dystans, maseczka na twarzy, czy też dezynfekcja rąk.